Cześć, witam Was z widokiem z Zachradek, czyli z miejsca, gdzie zaczyna nasz się podjazd wyciągiem i będziemy dzisiaj zjeżdżać trasą 1A. Wjeżdżamy B2, krzesło bardzo komfortowe, zamykane, a będziemy zjeżdżać w sumie wzdłuż tego wyciągu. To jest właśnie góra i po raz kolejny zwracam Wam uwagę, zapamiętajcie pomarańczowe krzesło. To podkreślam, że to jest bardzo charakterystyczne, bo i są niebieskie, które omawiałem w pierwszym filmie, w drugim filmie omawiałem żółte, a teraz czas na pomarańczowe. Zjazd i to jest miejsce ważne, tak zwana priechyba. Z tego miejsca tutaj, z tych zabudowań idzie gondola na sam szczyt. A tu pozwolę Wam posłuchać, co się dzieje. Tak, ta muzyka dochodzi właśnie tutaj spod tego przeszklenia. Coś w rodzaju apreski, niektórzy na pewno znają z Włoch czy też z Austrii. I tutaj właśnie na Hopoku jest to miejsce, gdzie no, można się zabawić. Jest fajna muzyka, czasami jak saksofonista tutaj zacznie grać, to słychać go tutaj, można powiedzieć, w całej dolinie. A wracamy na trasę naszą, czyli była dojazdówka do Priechyby, tam było wypłaszczenie, wyjazd na górę, możliwość zjechania jedynką w stronę Wielapód. Można także było pojechać prosto i zjechać dwunastką do Zachradek, czyli do tego miejsca dokładnie, do którego my zjeżdżamy. A myśmy odbili lekko na prawo i jedziemy trasą numer 1A. 1A dlatego, że ze szczytu schodzi 1B, przechodzi w jedynkę, a jak ktoś chce, ma siłę zjechać na sam dół szczytu, tutaj właśnie do Zachradek, no to może wybrać dodatkowo jeszcze ten zjazd 1A. Tutaj jak pozwolicie na moment przerwę, jeżeli macie ochotę zasubskrybować mój kanał, to zapraszam. Taka mała autoreklama. Ale wracamy oczywiście na trasę. Mamy 1,5 km do zjazdu. No i tutaj tak naprawdę bardzo fajna trasa, prosta, bez żadnych zakrętów. Jedziemy prawie wzdłuż krzesła. Dół już w tym momencie jest widoczny. Zwróćcie uwagę, że po prawej stronie jest to żółte krzesło, do którego zjeżdżaliśmy trasą numer 11. A myśmy wyjeżdżali tutaj z wyciąg, który był po lewej stronie, czyli za tą knajpką, przy której było dość sporo osób. Za to ja teraz zjeżdżam do stacji żółtego krzesła. Od razu, że tak powiem, jak widzicie, operuję tymi kolorami, bo one są dość charakterystyczne i łatwe do wyłapania. I tak wygląda właśnie góra, na którą będziemy na pewno wjeżdżać jeszcze. Rozkład 23%, góra płaska, potem jest tak mniej więcej ustabilizowane. I zapraszam na następne filmy. Cześć, Marek!